Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Traveler's Rest. Wstajemy z łóżka, zaczynamy dzień, zobaczymy ile nam dzisiaj zejdzie. Może pobiegniemy, żeby było szybciej. Trzeba ten dzień jakoś porządnie zaplanować. Czy otwieramy od razu, czy idziemy? Może nie, może spójrzmy na początku na questy. Wytwórz mały stół za pomocą warsztatu. Tak jest, to było. O. I tu mamy warsztat i mała ława, prywatny stół, mały stół. Bum. Się robi. A jak się robi, no to otwieramy karczmę. Chociaż mały stół, ale jak będzie mały stół, to będzie też potrzebna mała ława. Znaczy, no, mała ława. 10 gwoździ, 20 desek. Ja mam 0 desek, czyli 10, 20. I gwoździe. Za mało paliwa. No to zróbmy... A, wszystko. 20 gwoździ, a niech się robi 25, pewnie się przydadzą. Aha, bo ja dobra, bo ja wrzuciłam, otworzyłam karczmę. No właśnie. I nie mamy żadnego jedzonka. Jeżeli chodzi o piwko, to jakieś tam jest. Ja jej mogę sobie to nalewać? Na przykład 4. A co tu takie brudaski już przyszły? Nieładnie. Ale wygłodniali. Zobacz, z podróży powracali. Wygłodniali. Nie, tutaj nie muszę iść nigdzie. O, tu jeszcze brudno. Proszę bardzo. Oj, gdzie ten guzik? Rozmawiajcie sobie tak, ja mam tu przetrę. I w tym czasie lecę, wy sobie tutaj siedźcie, a ja w tym czasie lecę jakieś drzewo złupać. Te są chyba niewyrośnięte. To jest wyrośnięte. Po pniaczku trzeba patrzeć. To jest wyrośnięte? Nie, nie wiem. A może to są już wyrośnięte drzewa? Ile mi tego tutaj? 3-2. No, 3-2, to chyba było duże. Idę zobaczyć, co się w karczmie dzieje. Już idę cię obsłużyć. Proszę bardzo. O, tu pani pod okładkę idzie. Jeszcze przy okazji naśmieciła. Proszę bardzo. Aha. No czystość, ja wiem, ja wiem. Wiecie, że to gospoda, a nie stodoła, nie? Ha, ha. Proszę bardzo. O! Pan tam poczeka. Proszę bardzo. Idę po tą ławę. Widziałam, tam się nam brudziło. Zbierz punkty, zbierz to. Mamy to. I dostaliśmy 4 papierowe podkładki. Dobra. Mała ława niech się robi. Bo jak już będzie stół, to trzeba będzie na czymś usiąść. Zaraz zobaczę, co jest za kolejny quest, tylko najpierw posprzątamy i obsłużymy. Żeby nie marnować czasu. A jeżeli ja włożę to piwo tutaj... A ja już nie mam piwa w ręku? A nie mam. Jeżeli je włożę tutaj, czy ja mogę je tak podać? Tylko, że to było dziwne, bo w takim razie po co jest nalewak, skoro możemy to piwo przełożyć tutaj. No ale spróbuję, bo jestem tego ciekawa. Czy ja mogę wam położyć podkładki na stół? O, mogę. A mogę zrobić styl inny? Kwadratowy? Okrągły. Proszę. 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 Oj, nie ten... Nie tak. Okrągła. I tu. Dobra, już idziemy wam czyścić. Podkładki powinny czystość większą zachowywać, nie? Bo to one są w życiu. Żeby nie było tak brudno, mokro na stołach od tych kufrów. I teraz... można to tak robić. No to ja mam przelewać to całe piwo i wkładać tutaj? To jest dosyć dziwne. Ale okej. Chcę rozmawiać z właścicielem tego przybytku. Wychodzę, no to wychodź. Będzie mi tutaj afery robił, no.
bardzo, bardzo się brudzi. Wydaje mi się, że kiedyś jak grałam, to tak nie było. Ale może po prostu źle zapamiętałam. Czy ta cena się zmniejszyła? Mam takie dziwne wrażenie, że ta cena się zmniejsza. Może, jak nie wiem, pora dnia jest od tego zależna? Dobra. 70, zapamiętam, 70 za... W ogóle co oni kupują? Jakąś owsiankę. Chociaż to nie jest owsianka, to jakieś, nie wiem, kasza. Ile tego piwa zostało? 3 jeszcze. Czy to piwo się zepsuje, jeżeli on tu zostanie? Nie ma czegoś takiego. 96. 96, a tutaj do końca za 6 srebrniaków, tak? Przetrzemy ten stoliczek. I ten. Które mamy godzinę? 11.20, dobra. Jeszcze mamy czas. Proszę bardzo, 70. No nie, no wychodzi na to, że cały czas ta sama cena. Idę jeszcze. O, pani przyszła. Dobra, pani poczeka. Trzeba sobie organizować jakoś czas. Oho, ktoś tam się rzuca chyba. Ktoś się rzuca, ktoś jest niezadowolony. W porządku, dobra, no tak się uspokoisz, to możesz zostać. Złoty 2. Znaczy srebrny 2. Może jakoś to poprzestawiać? Dobra, wiecie co? Bo ja bym chciała... To ostatni dzwonek, bo ja bym chciała trochę poogarniać. A, questy miałam zobaczyć. Zrób małą ławę. To się robi. Od bloku pomieszczenie produkcyjne. Znajdziesz je w północnej części. A, zaraz idziemy. Jest i mała ława. To dobrze, że quest nam powiedział. No już, kończycie? Ileż to można jeść? 41, 44. Od czego to zależy? Nie podoba wam się 42, 38. Może być. Dobra. Ja rozumiem, że za 40... No dobra. Jęczmień, wiadro z wodą. Kup kalendarz ścienny, ugotuj owsiankę. No to co my tu mamy? Owsianka, paliwo. No, mamy odpady leśne tylko. Ale na dwie owsianki wystarczy z jęczmienia. Ziarno, okej. Okay. W sumie to się robi. Ile kalendarz mięścienny będzie kosztował? O, mogę zrobić... Mogę postawić jakieś tutaj światełko. A może gdzieś tu? Świeczka? O, elegancko. I jeszcze... To i to będzie mi potrzebne. Mały stół. Aha, on tak wygląda. No to tu obok gdzieś. I idziemy po owsiankę. Zobaczyć, jaka to owsianeczka nasza. I mamy owsiankę w nagrodę maszyna do słodowania. Wytwórz porcję słodu. No to tak. Nie wiem, tu obok postawimy. Paliwo. No i ja paliwa nie mam, ale zaraz. Jeszcze jedna owsianka niech się robi. A my lecimy po drewno. Po drewno, znaczy w sumie drewna. O, a tu jakieś bruty mi zostawili. Kiedy to się tutaj nazbierało? I bum. Uśmiech na twarzy, z miotłą w ręku. To się nazywa. Co ja potrzebuję jeszcze raz? Drewno, dobra, już pamiętam. I teraz tak, drewienko. Chociaż może to są duże drzewka. To na pewno jest duże drzewko. A one chyba wszystkie tutaj są takie same. To jest duże drzewko. Proszę mi dać. Z takim opóźnieniem dosyć sporym te drzewa wypuszczają te plony. Może można zdać to plonami? 44 srebrniaki mam. Wydaje mi się, że kalendarz może być droższy. Stardew kalendarz był bardzo drogi, bo można było tam sobie z domku patrzeć, kto ma urodziny i tak dalej. Tutaj bodaj, że to podobnie działa. Tylko, że nic nie było w tym kalendarzu.
Sadzonki, to może od razu te drzewa to gdzieś walne, żeby rosły? Proszę mi tutaj... To też tak słabo przyciąga. Czy to jest żelazo, czy to jest węgiel? To chyba żelazo. Tak. Trochę żelaza też pokupiemy. Przyda nam się... A, chyba miałam ściszyć muzykę, bo pamiętam, że... W ustawieniach była ona dosyć... A nie, już ściszyłam, to powinno być ok. Już bardziej się ściszyć nie da. Znaczy da się, ale... Można wyłączyć. Ale muzyka jest bardzo przyjemna, więc ją sobie zostawimy. Dobra, tutaj jest ok. Może jeszcze to drzewko. I to. I hop. O, a tego się nie da, dobra. To wygląda jakby nie było wyrośnięte, ale to wygląda jakby było wyrośnięte, chyba. No tutaj widać, że jest małe. Nie wiem, ile jest etapów wyrastania tych drzew. Czy jest tylko takie małe na przykład i duże, czy są na przykład trzy etapy. Jak się trochę pogra, to się zacznie rozpoznawać, prawda? Tak to działa. I jest drzewko, dobra. Żeby nie marnować dnia, to idziemy tutaj tak. Nie, najpierw potrzebny jest mi opał. On się musi zrobić. Tutaj deski. Deski się pewnie przydadzą, więc niech się robią. Tutaj na razie nic nie robię. A tutaj nam brakuje paliwa. W sumie te odpady leśne można elegancko wyrzucić. I zrobić jakieś gwoździe. Teraz tak. Co ja miałam kupić? Kalendarz. Kalendarz cienny. 80. No nie mam tyle. Nie mam tyle. Czy ja coś kupiłam? Nic nie kupiłam. A nie, nie mam jeszcze tego opału. To jeszcze nie mogę iść zrobić. Muszę poczekać, aż się troszkę. 5. 10 może być. Chyba powinno wystarczyć na razie. Ale biega w tej kietce. O, jest kolejna owsianka. I paliwo. Nie wiem, wrzucimy 10. Aha, i tu jedno się... Dobra. Tu potrzebuję też paliwo. Oj, wrzuciłam całe. Ale możemy otworzyć. I teraz tak. 40 owsianki. Myślę, że to jest dosyć ładna kwota. Punkty poproszę. Dobra. Oj, tu jeszcze się jedno zrobiło. Pewnie się robią kolejne. Dzień dobry, dzień dobry. Na owsianeczkę, no. Srebrniak 40, to dwa razy więcej. Tam to było za 70, nie? Elegancko. Może panowie chcą świeczkę? No jak się robi tłocz? Tylko wiecie co, im więcej ludzi, tym ja będę miała większy problem też, żeby ogarnąć ten syf. Jeżeli będą mi brudzić. Pościeramy im te stoły na razie. Dobra, niech oni sobie tutaj jedzą. Teraz będą chcieli popijać pewnie. I tutaj wrzucamy paliwo. Ciekawe, czy można mieć drugą kuchenkę na przykład, bo taka jedna owsianka na raz... Znaczy, to robi 20 sztuk, to jest nawet dużo, tak mi się wydaje. Ładnie wam tu. Czyściutko. Co ja... Gra się zatrzymuje, jak jest na wymianie? Tak. Mam ogólnie 4 wiadra. Można wody przynieść. Znaczy nawet trzeba będzie wody przynieść. O, kolejna owsianka. Czy ona się tak bardzo szybko robi? No, muszę przyznać, że się szybko robi. A to można od razu F nacisnąć, dobra. I nie mamy wiadra z wodą, dobra. Ktoś tu czeka na owsianeczkę.
Jak tam moje expy? Czy mogę pana obsłużyć z tej strony? Nie, muszę iść za ladę. To jest ciekawe. No już idę, już. 1,41 i 1,6 za piwko. Takie najzwyklejsze. Po dokładkę. Oho, już się robi, która jest godzina? 19. O 19 się zapalają świeczki. Przetrwam. O, plus 50, to chyba dobry wynik. Jeszcze zamkniemy niedługo i pójdziemy troszeczkę na zewnątrz pokopać. Dobra, jak tu czysto. Dziękuję, dziękuję. Dobra. Może zrobić. Aha, to z desek jest, dobra. Można zrobić karmi dla ptaków. Działa jak gniazdo dla ptaków. Czy mi to będzie jakieś jajka dawało? No zobaczymy. 80 srebrnych na kalendarz. Się po udzie drapie. Proszę bardzo. 80 na kalendarz, co tam jeszcze było? Wytwórz. Aha, to może się już wytworzyło. Chodźmy zobaczyć, czy się wytworzyło. Tak jest. Dostałam beczkę do ważenia, chmiel goryczkowy i wiadro z wodą. A, 3 wiadra z wodą. Widziałam, że ktoś wszedł. Oj, punkty za mną lecą. No właśnie, punkty. Czy ja będę mogła je zaraz wydać? Plus 50, no elegancko. Zimno się zrobiło. Proszę bardzo. Wiecie co, muzyka się zmienia, takie dźwięki się pojawiają, jak jest coś nie tak. Tutaj trzeba słuchać, trzeba słuchać. Tego nie postawię, bo jest otwarte. Dobiłabym do 80, wtedy nie wiem, czy w sumie chcę wydać wszystkie pieniążki na ten kalendarz. Nie wiem, czy on jest aż taki ważny, skoro mam zaraz przed wejściem do karczmy kalendarz, ale... Ha, przy tym stoliku jakoś mają 40, może... Czy to zależy od stolika, przy którym oni siedzą? To jest pytanie. Wiecie co, ja bym już zamknęła, bo mam 80. Niech oni tutaj sobie dojedzą. Tu mogę wrzucić kolejny, żeby się robił. To, żeby się robiła owsianeczka. A chyba nie wrzuciłam w ogóle owsianki do... Tutaj. O, i piwo się skończyło. Ale tutaj jest, więc jakby to się naleje. Brudno. Ale było 50, a 1,42 przy tym samym stoliku siedzieli, więc no to nie ma znaczenia przy stoliku, w którym siedzą. No nie wiem. Dobra, dziękujemy. Wytwórz trochę łagodnej brzeczki. Łagodna brzeczka. Się człowiek nauczy tutaj słownictwa? No to zobaczmy. Brzeczka do ważenia. Może nie, może gdzieś tu w rogu? I co mi jest tutaj potrzebne? Przede wszystkim paliwo. I wiaderka z wodą. Tak myślałam, chciałam po nie skoczyć właśnie. Lecimy na zewnątrz po wiaderka z wodą. Przy okazji zejdziemy po punkty 6, 1, 4. Za co są niebieskie punkty? Jeszcze zobaczymy sobie tutaj. I ten karmnik. Czy ja go mogę postawić na zewnątrz, czy... Nie, tutaj chyba. No to niech on sobie stoi tutaj. I teraz co mam? Nie ma żadnej interakcji, czyli to jest jakaś ozdoba tylko? Może tam się pojawią jakieś jajeczka. Jak w forestach. No i to się pewnie będzie troszkę robiło. Tę owsiankę na dużą skalę robimy, żeby było na jutro. I co ja tu jeszcze chciałam? Deska, woda. Chciałam na pewno posadzić te. Owsiankę zaraz wrzucę. I co mi jeszcze brakuje? Aha, zamówić kalendarz. Kalendarz ścienny. No dobra, kup.
A, już się zaliczyło. Warsztat kamieniarski nam się odblokował. Aha, nie mogę, bo... Bo mi trawa przeszkadza. No to już trochę przesadzam, to jest tą... O, a to jakaś sadzonka jeszcze jest. O nie, może ta sadzonka mi będzie przeszkadzała. O nie... Dobra, może warsztat kamieniarski będzie gdzieś, nie wiem, tutaj? Na przykład? Zobaczmy, czy to się uda. Tu wyczyścimy. Tu widzę jedną jakąś sadzonkę. Niby można? Niby można, ale nie można, bo tutaj co? Ta studnia. To gdzieś tutaj by trzeba było, ale tu jest sadzonka. Tutaj bym mogła ewentualnie, jakbym się pozbyła tej trawy, ale czy ja chcę mieć tutaj taką przestrzeń wolną? Jak mam usunąć? Może muszę poczekać, aż to wyrośnie? No nie da się jakoś tego usunąć. No może postawimy z tej strony? Już tu chciałam sobie zrobić farmę. Ale chyba nie mam wyjścia. Najpierw będę przestawiać. Jak mi się nie będzie podobać. Niechaj będzie. Co mam za quest? Wytwórz trochę ogromne przeczki. Aha, i co tu możemy robić? Kamienne bloki, polerowany kamień, moździerz i tłuczek. Okej. Okay. Idę zobaczyć, czy się wytworzyło. Jeszcze nie? O, mamo. Dobra, mamy punkty. To chyba na tesie? Tak, tutaj. Możemy sobie odkryć jakieś... jakąś odmianę. Miód pitny. Ale gotowanie, gotowanie. Co my tu mamy? Zupkę, chlebek. Chlebek. Chleb jęczmienny, chleb żytni, chleb pszenny. Pieczona ryba, kurczak, wołowina, wieprzowina, jęczmień palony. Ja rozumiem, że będę musiała mieć składniki skądś. Może zostawię na razie ten punkt. Chociaż może jakie... Lager, brzeczka łagodna, słód jęczmienny. Jasny, ciemny. Podobno na ciemny. Dobra. Blokujemy sobie jeden. A później... O, i tak nas będzie stać na zupkę. Dobra, zrobimy tak. I teraz tak, tutaj mogę robić słód jęczmienny albo ciemny słód jęczmienny, tak? To zróbmy ciemny. Zupa. Warzywo i mięso. A mogę zrobić zupę z jęczmienia? Brak wymaganego składnika. No właśnie, nie mogę. A to się jeszcze będzie trochę robić. No dobra. Idziemy w takim razie jeszcze zobaczyć sobie te drzewka. Trzeba je tutaj gdzieś walnąć, ale nie tutaj. O, a co to tak jakoś ścina dziwnie? Za szybko biegam. No tu zrobimy. Ciężko trafić tutaj z jakimś zielonym kwadratem. Tu, tu, tu. Jaka cisza taka w ogóle. Tylko koniki polne słychać. No jest to trochę czas, żeby pokopać, no bo... która jest? Nie wiem, na której godziny mogę być przytomna. Trochę miedzi. Na spokojnie, przed pójściem spać. Druga się zbliża, czyżby druga? Myślę, że, kurczę, druga to już jest późno, lecę do domu. Oho. O, dobra, pokazało się, że jest zmęczona. To może do trzeciej. O, zaraz, zdążę.
I mamy zbiornik fermentacyjny, drożdże i pusta beczka. A quest? Uważ swoje pierwsze piwo i dostaniemy łopatę. No to bum. No to zróbmy takie w takim razie, chociaż... Nie. Niech się waży. Albo czekaj, 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 jeszcze chwila, momento. Łagodna, ciemna. Nie wiem, łagodna. Trochę się gubię, co jest do czego potrzebne. Muszę się tutaj zorientować. Szybko do spania. Dobra, jeszcze jeden dzień sobie ogarniemy. Niech wam będzie. Nowy zapis. Napisać tak, poproszę. Czy ja mogę coś w skrzynce trzymać, co mi na razie nie jest potrzebne? Czy pusta... No, na razie mam miejsce w ekwipunku, to... I tu się wszystko przez noc zrobiło. Super. Tu mamy pierwsze piwo, mamy łopatę. Aha, bo ja bym sobie to ustawiła w takim... Aha. Że jednak najpierw idę tu, później tu, później tu. Chyba tak, tak to będzie. Nie mam wody! O nie, nie mam wody! Może więcej wiaderek? Co wy na to? Uuu! Arlinka's Cat. O, można nazwać tutaj. No to mój kot to będzie... Nie wiem... No Luna, bo to nazwa mojego pieska, którego kiedyś miałam. Czarny, jaki fajny. Ojej, chyba chcę tego. Może tego białego? Ten czarny też fajny. Albo będzie taki. No cześć. O, jak zamiałczą. Są tu jajka? Nie ma jajek. I po co mi ta łopata? Wyczyść 10 pól terenu za pomocą sierpa i łopaty. Mogłam ciebie teraz podnieść. Mogłam to łopatą zrobić, ale dobra, zróbmy na przykład... Posadź. To lepiej po coś postawić, walnąć taki ten... Jakiś stół do kraftu. Aha, teraz 6 wyczyściłam. O, a tu jest jeszcze jakiś pomiędzy. Bo ten stół usuwa całą przestrzeń, później ten stół zdjąć, chyba ta przestrzeń czysta zostaje, więc... Miedziana motyka. Patrzcie, zróbmy tak na przykład. O. I wyczyszczone. Co ja się będę męczyć? Przygotuj pole uprawne, spolchniając 10 pól ziemi. Dobra, spolchnij. Raz. Jak fajnie. Nie przypominam sobie takich rzeczy. Czekaj, bo to musi być tak obok. 2, 3, 4. 5? 5, robimy 5 na 5. Tylko bardzo ciężko się tym steruje, muszę przyznać. Bo to nie idzie tam, gdzie myszka jest, tylko tam, gdzie postać stoi, tak jakby bardziej podpada, to jest przygotowane. Ale niech będzie. Kukurydzę i jęczmień. Rozumiem, że teraz będzie kłas, żeby tak jest, posadzić. No to mamy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę tego już podlać? Chyba nie. Dobra, 8. Mamy 8 rano. Co ja mam tutaj? Nie wzięłam wody. Woda będzie potrzebna. Woda, 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 woda. Ile mam tych wiaderek w ogóle? Tylko aż 8. To chyba dużo. Wcześniej miałam chyba 4 czy 5. Teraz 8 to myślę, że jest spoko. Skąd ja mogę te podkładki wziąć? Cześć, Kicia. Do zupy nie mam warzyw, na razie nie mam. Ten tutaj możemy zrobić tak, ciemny. Tu mamy już jedną ciemną. A tu mamy jeszcze jasną. I zwykły, bo nie mam żadnych dodatków. No i się robi. Ale ja już takie jedno zrobiłam i je wrzucimy tutaj. Tylko mi będzie łatwiej, żeby się nie mylić, chyba nalać te piwa po prostu. I wrzucić je tutaj? Gdzie one są? Tu. I tak samo tu. Proszę. Jedno zostawię, żeby było, że jest dostępne.
O. Myślę, że tak będzie łatwiej niż nalewać, chociaż nie wiem. Nie wiem, czy cena jest zmieniona, czy coś na to wpływa. Zobacz, a ja tam do góry mogę wejść? Co tu jest u góry? A, okej. Nic tam nie ma. Proszę bardzo, moi drodzy. A czy ja odłożyłam owsianeczkę? Nie odłożyłam. 89 owsianek. Ujej, jak oni brudzą. W tym przybytku można poczuć się jak szlachcic. No to bardzo mi z tego powodu miło. Owsianka kosztowała srebrnie 44, a nie srebrny 41? Podrożało? Coś mnie te ceny tutaj zaskakują, trochę muszę wam przyznać. Chociaż nie wiem, czy jest sens układania tego. Tu będą rzeczy do craftów? Nie. A je sortuj według. Niech będzie, niech sobie posortuje. No dobra, to wy sobie tutaj jedzcie, pijcie i się cieszcie. Ten garnik dalej chyba nie działa. Ja nie mam znowu drewna. Tu nie mam tych. Tu nie mam paliwa, o. To wrzucimy paliwo. I przerobimy te sztabki, żeby cokolwiek się tutaj robiło. Ja chciałam zobaczyć jeszcze w warsztacie, zaraz biegnę szybko. Nie ma, jest kufel, co to daje? Uważaj na drzazgi. Nie ma to nic, że komfort mi jakiś daje. O, tu na przykład jest komfort 5, widzicie? Więc takie rzeczy się opłaca robić, ale przy kufelku nie ma. Nie wiem, zrobię jeden. Jak tam kolejka? Mała. 53. O, jesteśmy blisko kolejnego poziomu. Wytrzymywam stoliczek. Rozumiem, że tyle, ile mam miejsc, tyle ludzi się przewija. Więc teraz na przykład, no, może przyjść jeszcze jedna osoba, teraz jeszcze... A nie, on wraca. No to jeszcze tylko jedna osoba. O. Teraz jedna osoba jeszcze może dojść, tak? Ja bym postawiła kolejną ławę tutaj. To by było kolejne miejsce na dwie osoby. Drzewka, technologii uprawy i stolarstwa. No to zobaczmy te uprawy. Mamy ziarna, czyli żyta, pszenica, jęczmień, kukurydza. Możemy sobie odblokować chmiel, zioła, warzywa, cytrus. Ja myślę, że warzywa. Myślę, że idziemy w warzywa, bo będziemy chcieli tą zupkę robić, a tam były warzywa i mięsko. Mięsko to chyba będę musiała kupować. Proszę bardzo. No jeny, nie dacie mi wyjść stąd. Nie dacie mi wyjść. O, panie, upuścił pan talerz. Ja tutaj nie mam obsługi, wszystko sama muszę robić. Ciężko by było obsłużyć taką karczmę samemu. Trzeba było mieć motorek w tyłku. Idę zobaczyć te warzywa, czy ja mogę kupić jakieś nasionka. Ile mam pieniążków? 26. I teraz zróbmy tak, warzenie, jedzenie, uprawa. Cebula, zupa cebulowa? Ja myślę, że to będzie sztos. 5, nie wiem, 10, cebul. Co my tu jeszcze mamy? Czosnek, zupa czosnkowa, może cebula i czosnek? Cebula, to... Zupa marchwiowa, ziemniaczana? Nie wiem, ziemniaczana? Zróbmy tak i w sumie jakiś może... Jakiś jęczmień? I jakaś pszenica. Nie widzę, ile tego mam. To jest bardzo tanie, więc w sumie bym wzięła wszystkiego po trochu. Jak to wszystko walne na ziemię. I już lecę. Gorąca strawa i zimny kufel. To miejsce potrafi poprawić humor. No. To się nazywa. Co mam za questa? Aha, cyplony. A co dostanę w nagrodę? Rozdrabniacz. Mieli zboże inne składniki. O kurczę. Tego w ogóle nie kojarzę. Co my tu mamy już zrobionego? I nie mamy słodu, tak? Nie mamy słodu. Okej. Okay. Niepościelone łóżko to tak jak u mnie w życiu. Nigdy mi się łóżka nie chce ścielić. Dla mnie to jest coś, co po prostu zamykam sypialnię, nie ma jej. Chociaż ja wiem, że to złe. Łóżka powinna się pościelić. Ładne punkty dają, myślę. 50 punkcików. 53 to jest chyba rekord. Nie widziałam więcej.
12 po południu, damy im jeszcze trochę czasu, żeby nam tutaj kasiory dali. A ten kot nie potrzebuje, nie wiem, jakiegoś jedzenia? Tak tylko je głaszczę? Wstardził, chociaż wodę miał. Kot, nie potrzebujesz jakiejś wody? Żeś przylasł i się zadomowił. Idę jeszcze do stanowisk krawcerskich, bo chciałabym tak jeszcze raz zerknąć. Tutaj mam takie rzeczy. Tu możemy dalej lecieć. Tu mamy takie rzeczy. Stół kowalski. Może to mi się przyda. Pięć. Dlaczego nie mogę nakierować myszką? Pięć tych. Też nie to. Gdzie to jest? Tu, pięć tego. Paliwa nie ma, tak? Raz. Oj. Dobra, kolejka. Jak tam? Dobrze. 3,34 za to piwo. Łohoho, to może byście tak zaczęli je pić. To dopiero jedno zeszło. 3,12, a 3,34 zapłacił. Może to zależy od prędkości obsłużenia? Kurczę, no to chyba nie jest wyjaśnione tutaj nic z takich rzeczy. Nie no, jeszcze muszę posprzedawać, bo nie mam kasiury. Kalendarz mnie... Kalendarz, właśnie. Kalendarz. I teraz ten kalendarz rozumiem, że możemy sobie gdzieś powiesić. Może być tutaj. Ktoś mi tutaj aferę robi, widzę. Co się nie podoba? Sio. No. Pewne skupienie jak przy walce. Zmiotłego. Coś mu się nie spodobało, no cóż. Każdemu nie podpasujemy. Tak to w życiu bywa. Proszę tutaj pana. Jeszcze stoliczek tutaj przetrę. O. Im dłużej się ten pasek ładuje, tym wiadomo, że było brudno. Co tu komu znowu? Nie strasz mi klientów. O, tutaj dobre piwko, tak jest. No to piwko musi mi zejść chociaż z tych. 6,2 jeszcze, o jajku. Nigdy nie wiadomo, dokąd poniesie nas jutro. No. Jak jesteś wędrowcem, to nie wiadomo. Jeszcze jeden gry. Jak naleję cały. Jak dwa zostały, będziecie wiedzieć, że jest w sprzedaży, czy to już tak nie działa? Zobaczymy. Proszę bardzo. Owsianeczka. Jak najbardziej, proszę bardzo. Ale tą owsiankę jedzą, widocznie taka pyszna. Robiona z sercem. No dobra, powiedzcie mi, że to piwko tak działa, jak jest tam włożone, a jest pusto tutaj. Bo rozumiem, że to jest tak, pusta beczka. Chyba, że zmarnowałam właśnie dwa piwka. A nie, gry, dobrze. Gry. Czyli mogę je wszystkie wrzucać tam. Już nie będzie takie świeże i zimne, ale cena się nie zmienia. Teraz co tu możemy zrobić? Możemy zrobić porterka. No dobrze, z dodatkiem. Nie. Tu nie mam słodu, ale przecież wyciągnęłam jakiś słód. O, i tutaj nie mam tego, a zupa nie mam jeszcze ważna, owsianka. Nie mam, dobrze. Co mogłam, to przerobiłam chyba. A teraz już 41. Nie mam żadnego pojęcia, od czego zależy cena, no ale... Strzelam i zakładam, że od szybkości obsłużenia. Chociaż teraz było szybko.
A było 44 przez chwilę? Szesnasta 30, dobra, moi drodzy. Bo ja bym chciała jeszcze trochę porobić, pościnać, pozwiedzać. Do 80 dobijamy srebrników i wystarczy. O, pana trzeba obsłużyć. Bo on tam drogi zakup robi. Lecę. Proszę bardzo. 3,31. O, jak to brudno. Szkoda, że nie można ustalić, o której godzinie na przykład się zamyka. Bo tak, to jest taki, wiecie... A, no to jeszcze 5 minut. A, to jeszcze jednego klienta. Dobra, dzwonek. Może nie jestem stworzona do wędrówki? No, zawsze możesz posiedzieć u nas. Pojeść, popić. Tu potrzebujemy tego jeszcze chyba 4. Za mało paliwa. Bo łącznie tego potrzebowałam chyba 5. Co my tu mamy? Nie mam drewna znowu. O nie. Siepanie drewna. No normalnie jak don starwie. Tylko drewno. Ale później jak już się zbierze, może jakąś lepszą siekierę będę mogła kupić albo zrobić. Ale na to pewnie pieniążki potrzebne. Te drzewa mają dziuple. Czy to jest najwyższy stopień wyrośnięcia? Czy to jest inne drzewo? Proszę, czym się różnią te dwa od siebie? Wyglądają tak samo, tylko że tam ma dziuple. To jest chyba węgiel, taki czarny. I jeszcze jedno drzewko, ostatnie. Pyk. No i... O. Węgiel! Mamy węgiel! Czy węglem będzie można palić? Ja wiem, to dziwne pytanie, ale... teraz tak, deski. Mamy 0 desek. Na pewno deski się przydadzą. No i na pewno się przyda drewno opałowe, no i po drewnie. I co ja chciałam zrobić z tych... mała skrzynia? Nie. Co ja chciałam zrobić? A, tu chciałam to zrobić. To jeszcze mi będą potrzebne słupki i 50 desek. O kurka. Może zróbmy... Aha, questa nie zrobię, bo to sobie rośnie. A, jak moje zakupy? O, elegancko. No to wiecie co teraz? O nie. Teraz to wszystko trzeba... O nie. Może jak trzymam guzik w sumie, to nie jest tak źle. Jeszcze jedna? Nie. Dobra, jak trzymam równocześnie na przykład A teraz, żeby iść w lewo i guzik od myszki lewy, no to ładnie mi siepie. Chyba przyspieszyć tego bardziej nie da. Myślę, że jest okej. Mamy po 10. Ile ja mam w jednym pasku? No, pięknie. Mogłabym zacząć liczyć, zanim zaczęłam to robić, ale... To teraz. Raz. Bądź 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No jak idealnie. To lecimy tak. Cebula. Kolejne jest... Nie wiem, co to było, żyto? Czosnek. Co my tu mamy jeszcze? Ziemniaki. I jeszcze dwa rządki potrzebuję. No i patrzcie, jak to było wyliczone. Jak to było wyliczone, nie wyliczone. Czy ja zamknęłam? A, ja zamknęłam. Dobrze, myślałam, że tam dalej ludzie siedzą, bo się pokazało, że jest zimno. Zamknęłam, tak, jest zamknięte, napisane. Dobra. Huch, się przestraszyłam, że zostawiłam klientów. Tam pewnie już by był brud. Kolejka pod barem.
Jak w sobotnią noc. I pięknie wszystko. Tylko mam nadzieję, że to rośnie. Pyk, 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 pyk. O, i jeszcze tutaj. I elegancko. No i mam nadzieję, że rośnie pięknie. Tutaj sobie pozbieramy sztabki, pozbieramy sobie drewno. Więcej desek. Za mało składników, aha, drewna za mało. I tutaj już nic nie robię. Znaczy mogłabym małą ławę jeszcze zrobić, chyba jedną. Żeby dostawić tam tego stolika. I miałabym troszeczkę więcej klientów. Niby to by było większe zamieszanie, więcej musiałabym robić, ale większy zarobek. Chyba by był wtedy, nie? Bo owsianki mam zapas. Czy to jest duże drzewko? To wygląda trochę dużo. Owsianki mam zapas. Piwka trochę też jest, więc nie wyprzedałam. Ciekawe, czy ono nie zniknie. Tak, jak pójdę spać i zniknie. O kurczę. W sumie jest 21.40, może mogłabym jeszcze tak na siłę otworzyć karczmę na chwilę. Na chwil dwie bądź trzy. Czy to jest duże drzewo? Chyba tak. Dużo tych drzew. Zajmuje trochę ścięcie, ale jest ich dosyć sporo. Gdzie się zaopatrzyć jednak to drewno? No i przydałoby się w końcu iść pozwiedzać, nie? Tylko kończy się dzień. No nic, w następnym odcinku będziemy zwiedzać. Chciałabym pójść na boki mapy, zobaczyć po krawędziach, gdzie co można zrobić. Czy to jest tylko jeden ekran? Bo pamiętam, że był chyba jeszcze... Gdzieś można było pójść w tej wczesnej wersji, chyba w prawo tam. Nie pamiętam, co tam było, ale coś tam było. A może mi się mylą w gry? Nie, chyba można było pójść. Ale nie jestem przekonana. Chciałabym to sprawdzić. Elegancko. Dobra. 22.50. No dobra, możemy jeszcze otworzyć na chwilę. Nabiorę sobie wody. A tu chciałam zrobić to i to. Już lecę. Rozumiem, że jest zimno u mnie tutaj. I brudno. O nie, 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 nie. Czekaj, 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 czekaj. Proszę bardzo. Najpierw obsłużymy. Jeszcze taniej? Oby jutro nie padało. Straszna muzyka, bo jest brudno. Bo poszedł sobie, stwierdził. Za brudno przy tym stoliku, idę sobie. Czy nasz pan zamierza tu dziś, zmierza tu dziś gościć? Cóż za porządek. Skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Proszę bardzo. Oj. O nie, skończył się. Dobra, to teraz będziemy nalewać świeżego. 3,28 za świeży. Dobra, a naleję. I włożę tu. 3,28... Gdzie on jest tu? Ja mam jeszcze jeden. O nie. Meat ale. Meat ale. A gdzie jest ten porter? Chyba się robi dopiero. 3,28, to w sumie tego mogę przelać i włożyć do magazynu. Proszę bardzo. Ojej, jak brudno. 3,28 było za świeży. Ktoś musi zamówić jednego chociaż. O, zobaczmy, jaka cena. 3,31. To ciekawe. Te trunki są rozwodnione? No pan chyba sobie jakieś tutaj żarty stroi. Pani bardziej. Nie, 3,31 z tego teraz też. Co? Nie rozumiem. Nie rozumiem. No dobra. Nie krzyczcie już do monitor, bo wiem, że większość z was już pewnie wie, o co chodzi i dlaczego tak się dzieje. Ja sobie poczytam w komentarzach, o co chodzi. Ale na razie ta cena nie różni się jakoś dużo. Nie są to jakieś...
istotne różnice w cenach. Owsianka dalej jest za srebrniaka 41, więc jest okej. A ten kufelek w ogóle, co ja mogę z nim zrobić? Może tak postawimy tutaj. Myślę, taka ozdoba, rozumiem, tak? Pierwsza 40. O, a ja o trzeciej muszę iść spać, więc tutaj może zrobimy ostatni dzwonek, żeby oni zdążyli wejść, bo ja muszę iść spać. Ciekawe, czy o drugiej by na przykład zamknęło i kazało im wejść. Czemu mam w ręku coś, jakbym coś miała? Nie mogę użyć tego kalendarza? O, panowie i panie. O, teraz się zmieniło. Bo wy mi tutaj zostawiliście niezły syf. Już lecę do łóżka, już lecę. Jeszcze chwila. Muszę posprzątać, na drugi dzień musi być czysto. Chodź, Kicia, idziemy spać. Moi drodzy, my idziemy spać. A ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bye-o.